Jesteśmy w Sokołowsku. Trwa 4. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej Kontekst, organizowany przez Fundację Insitu. Podczas pierwszego dnia festiwalu oglądaliśmy i słuchaliśmy koncertu, performance osu albo wieczorku artystycznego Wojtka Bąkowskiego, którego tutaj mamy ze sobą, i prosimy o kilka słów na temat tego wydarzenia. Mój koncert to jest dosyć schludna, przynajmniej tak się staram, żeby była wypowiedź, która ujmuje jak najzwięźlej pejzaż, w którym się poruszam. A cieszę się, że mogłem to pokazać tutaj, bo wierzę, że ludzie odcięci od reszty świata mają większą skłonność do wzruszeń, co pomaga w odbiorze po prostu. To na temat Sokołowska. A na temat samego koncertu? Czy koncepcji tego koncertu? Bo jest bardzo monochromatyczny, ma określoną atmosferę i jest bardzo twój osobisty. No tak, wyrażam mniej więcej staram się w tym występie pokazać pejzaż, w którym się poruszam i mój stosunek do niego, czyli umieścić jakoś swoją osobę pośród tych wszystkich kształtów, materiałów i dźwięków, pośród których codziennie się poruszam. Ten koncert jest przez to dosyć eklektyczny, bo taka jest rzeczywistość. Dziękuję.